Widzowie, postanowiłem. Nadszedł ten smutny dzień. Dave jest porwany i jedyny sposób na to, żeby go uratować, to jest po prostu usunięcie kanału. Wiem, że w poprzednim odcinku pytałem was o to, czy powinienem usunąć kanał i uratować Dave'a, czy jednak olać to i zachować swój kanał, ale postanowiłem nawet nie czekać na waszą odpowiedź. Tylko nagrywam to od razu, ponieważ uznałem, że przyjaźń jest ważniejsza niż kanał. I muszę usunąć kanał w celu, żeby Dave został uratowany. Ja nie mogę pozwolić na to, żeby on po prostu był uwięziony albo nawet i zginął, więc jeżeli to jest jedyny sposób na to, żeby mógł go uratować, to po prostu postanowiłem go wybrać. Jeżeli wam się takie odcinki podobają, jeżeli podobały wam się odcinki na moim kanale, to możecie docenić ten ostatni odcinek tą łapką w górę. Czy zasubskrybować kanał możecie? No nie wiem, jak chcecie być jeszcze w tej ekipie osób na ostatni gwizdek, że takujmy osób, które subskrybowały ten kanał, możecie to zrobić, ale za kilka dni prawdopodobnie ten kanał zniknie i będzie definitywny koniec, tak samo wszystkie filmy znikną, krótko mówiąc, usunie się cały kanał. Więc na ostatni gwizdek możecie cokolwiek zrobić. Jeżeli chcecie obserwować mnie dalej, no to zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, na mojego Twitcha, ponieważ tam są streamy, to jest w sumie już jedyny sposób, bo ten kanał za niedługo zniknie. No i tak samo Instagram też możecie wbić. Ja nie przedłużam, lecimy ze smutnym intrem. Jestem w Palionowie, widzowie, i postanowiłem pożegnać się z całym moim dorobkiem, który tutaj mam, z całym moim domkiem. To jest w ogóle przykre, że ja go widzę już po raz ostatni tak naprawdę. To już jest chwila, moment z tym, jak się z tym wszystkim pożegnam. To wszystko, co tu budowałem, te wszystkie rzeczy, nawet do magazynu nie zdążyłem rzeczy poprzenosić. To przecież to jest smutne totalnie. Jest, nie wiem, czy jest noc, czy nie. Jeszcze się na chwilę mogę położyć w... Nie mogę, bo jest okej, jest i nie ma nocy, okej. Dobra, no pożegnajmy się z tym wszystkim. W sumie to ja nie wiem, czy mam się tu pożegnać. Ja odkładam po prostu wszystkie itemy, bo i tak mi nie będą potrzebne. Może później chłopaki, tu reszta osób, które będą na Palionowie, postanowią sobie to wszystko zabrać z tych skrzynek. W sumie mogą sobie zrobić co chcą, mnie już tutaj nie będzie. Więc żegnam. Żegnam domek, idę się pożegnać jeszcze z innymi osobami. Ja nie wiem, to jest najsmutniejszy dzień w moim życiu. Najsmutniejszy, nie było smutniejszych po prostu. Muszę usunąć kanał. To jest... No nie wiem, czy można gorzej trafić. No to jest najgorszy. Najgorszy zdecydowanie, jakbym miał sobie napisać na ścianie najgorszy mój dzień, to byłby to dzisiaj. Jest najsmutniejszy, najgorszy i ogólnie chce mi się płakać. Nawet szeryf jest cały czas zalany. No ja nie wiem, dobra, idziemy do chłopaków, idę się pożegnać. O, tam jest syn, o, to dobrze. Syn! Halo! Halo, witam! Synek, gdzie jest Kloc? Gdzie jest Kloc? Kloc! Kloc! Co wy robicie? No, czekajcie, to nie ma dzisiaj, nic śmiesznego dzisiaj nas nie czeka. Jak to? Panowie! Odchodzę. Odchodzę. Mój kanał zostanie usunięty, panowie. Muszę usunąć mój kanał. No niestety. Co? No, nie mogę wam powiedzieć dlaczego, bo jak wam powiem dlaczego, to zagrażam również waszemu życiu i waszym kanałom, więc nie mogę wam nic powiedzieć. Po prostu koniec będzie. Koniec tego kanału, koniec mi na Palionowie i... No. Ale to nie chodzi, czekaj, o to nie chodzi o to, żebym ja coś wybił z głowy, to nie jest moja decyzja. To jest po prostu... Ale jak odchodzisz, ale czemu? Zostałem zmuszony do tego. Nie mogę wam powiedzieć, jak ja wam to powiem, to wasze kanały będą zagrożone, jak wam to powiem. Nie, to właśnie, go się nie da zabić, to jest zbyt potężny człowiek. Niestety. Po prostu nie angażujcie się i jeżeli ktoś wam będzie kiedyś dawał jakieś zadania, po prostu ich nie rozwiązujcie, okej? No nie, ale nie, nie można dać, ale... To nic niemożliwe. Trzymaj się, synek, trzymaj się, proszę, piąteczka. Jakie pożegnanie, synek, jesteś powalony chyba. Słuchajcie, no niestety, to już, to jakby ja nie chciałem, przysięgam, nie chciałem, ale no, niestety, są rzeczy ważne, ważniejsze. Nie możesz odejść. I niestety, żeby ktoś mógł żyć, ja muszę niestety pozbyć się mojego kanału, taka jest prawda. Powiedz, kto to był, no, to ci pomożemy. To... Ja mogę go tutaj pokonać. Synek, nie płacz, będzie dobrze, wróci tu Dave i będzie dobrze, więc... Nie płaczcie. No nie mogę ci powiedzieć, rozumiesz, jak ja ci powiem, to jest zagrożony twój kanał, twoje życie, wszystko? Nie mogę, po prostu musicie wy zostać, więc niech widzowie zostaną z wami, ale po prostu... Kanał, czekaj, ale kanał usuniesz, a będziesz grał tutaj, czy? No nie, no jak kanał to Palionowe jest połączone z moim kanałem, no jak usunę kanał, to usuwam siebie, nie? W naszej pamięci zostaniesz na zawsze, nie martw się. Dzięki, czekajcie, chodźcie do tych grobów, bo okazuje się, że te groby wcale nie są tak niepotrzebnie zrobione. To ten mój grób, ja się tam położę może, chłopaki, co? No nie, no ale, no nie! Możemy go zniszczyć. No ale co to da, że go zniszczymy? Gdzie jest mój? Tu jest mój grób. Tu, chowam się, pakuję się do skrzyni. Panowie, zamknijcie. No bo go powaliło, synek, on coś nie wiem. Ale ja muszę. Synek. Ale nie wchodź mi do grobu. Synek, musimy go Słuchajcie, to już... Po prostu przygotujcie mi ten grób, bo on się mi przyda. Wiecie, o co chodzi.
No nie wiem, dla mnie to jest nie... No nie możesz odejść, kurde, spalionować, tyle czasu tu jesteś. No ja wiem, dla od mnie początku. To jest nie do pomyślenia. Ale... Nie możesz odejść. Ale niestety, no muszę, muszę, żeby uratować kogoś innego. Nie mogę wam nic więcej powiedzieć, po prostu... Ale kogo? Czekaj, kogo musisz uratować? No jak widzicie, nie ma tu Dave'a, no muszę to zrobić. Co jest z Dave'em? Co się z nim dzieje? To nieważne, tak jak mówię, im mniej wiecie, jak to mówi ten ktoś, tym lepiej śpicie. Więc... O kurde. Więc po prostu no macie tu ten chleb, macie ten patek, to mi się nie przyda już. I dbajcie o te ośmiornice, żeby nie umierały na brzegu. Trzymajcie się, na razie. Cześć, cześć. Widzowie, jakoś to przyjęli, mimo że są pewnie w totalnym szoku, to przyjęli to jakoś, no... Nie wiem, jest mi trochę smutno, że to wszystko muszę opuszczać, pierwszy raz się przechodzę po tych ulicach, jest to zdecydowanie najgorszy moment w moim życiu, ale dobra, musimy pójść w takim razie do człowieka Lawy, oznajmić go, jaka decyzja padła. No i że usuwamy kanał, to jest ten koniec, to już jakby, ja nie wiem, czuję taką pustkę wewnętrzną, po prostu był sobie kanał, byłem sobie ja, było sobie to wszystko i nagle tego wszystkiego teraz nie będzie, no po prostu jest mi smutno, nie będę ukrywał, dobra, skakujemy do środka, już nigdy nie zobaczę nieba, to jest przykre, jasny gwint, dobra, schodzimy na dół, dobra, jesteśmy już blisko, dobra, schodzimy tu po tej drabince i zaraz będziemy już z człowiekiem Lawą. Ja bym bardzo nie chciał się z nim konfrontować, no ale niestety. Halo, człowiek Lawa, Lucyfer, jak ty tam masz? Osoba, która niszczy moje marzenia. Halo, jest tutaj? Halo? Witaj, jestem. Postanowiłem. Widzę, że podjąłeś słuszną decyzję. Postanowiłem, oddać... Przyjaciele się nie zjadomyślili. Czy też ich mam zgładzić? Nie, nic im nie rób. Powiedziałem im po prostu, że odchodzę i że mają się nie angażować. Pozostali tam nic... Mówią. Trupy nie gadają. True, no i ja właśnie zaraz nie będę gadał. Ale czekaj, właśnie a propos trupów, które nie gadają. Proszę. Nie, już nie potrzebuję tego, przecież ja zaraz umieram, po co mi te butelki daje? Nieważne. Słuchaj mnie, a propos trupów, które nie gadają. Zanim siebie oddam, zanim oddam mój kanał, zanim to wszystko usuniesz, chcę usłyszeć Dave'a, żebym miał pewność, że on żyje i że go wypuścisz. Poczekaj, czy ty jesteś pewny, że chcesz usunąć swój kanał? A czyj? No tylko pytam, czy jesteś tego pewny? No muszę to zrobić, żeby uratować przyjaciela. No to będzie nieodwracalna decyzja. Trudno. Muszę uratować Dave'a. Dobra. Więc po prostu, daj mi po prostu z nim porozmawiać. Gdzie on jest? A ja nie wiem, czy to jest takie proste. No... Za rozmowę trzeba będzie poświęcić kolejną osobę. Nie, no to nie możesz tak zrobić, no daj mi po prostu z nim porozmawiać. Dobra. To, tak? Byłeś pokorny i posłuszny. Dziękuję. W zamian za to mogę dać ci z nim porozmawiać. Gdzie on jest? Tego ci nie mogę powiedzieć, ale mogę. To jak ci... mam z nim porozmawiać? Poczekaj. Zaraz wrócę. O co chodzi? Dlaczego zaraz wrócę? Co jest? Halo? Dave? Halo, wstawaj! Halo? Dave! Halo? Dave! Halo? Z czym są do ciebie mówi? Dave, słyszysz halo, mnie? Halo, Tuszik, halo, słyszę! Dave, wszystko z tobą dobrze? Tak, znaczy, kurde, no nie no, gdzie jestem, Toast? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś totalnie. Nie mów za dużo, bo będę musiał ci obciąć głowę. Dobra, ja nie mów Dave nic więcej, gdzie jesteś, po prostu on cię wypuści. Ja poświęcam swój kanał, usuwam swój kanał, żebyś ty mógł żyć, rozumiesz? Co? Nie usuwaj kanału! Usuwam kanał, muszę usunąć kanał. Nie usuwaj kanału, nie jestem tego wart, Toast. Muszę, Dave, ja nie mogę żyć tutaj ze świadomością, że ty jesteś tam uwięziony. Nie, wyjdziemy z tego jakoś. Nie usuwaj kanału, Dave, to jest najgorsza decyzja. Usuwam kanał. Nie możesz tego zrobić. Już podjąłem decyzję. Żegnaj, Dave. Żegnaj. Koniec. Dobra, miejmy to już ze sobą. Po prostu załatwmy to. Ja myślę, że najlepszym sposobem będzie po prostu skoczenie w nicość. Ja ci w tym pomogę. Spokojnie. Mówisz? Ja ci pomogę w skoczeniu w nicość. Rozwal tą chwilę może. Jesteś na to gotowy. Stój. Czekaj. Stój. Czy jesteś gotowy? Tak. Ostatecznie. Czekaj. Wszystkie rozwal. Zostaw mi tą jedną tylko. To jest mój ostatni moment tutaj. Nie wiem. Nie, weź tą lawę. Ja nie chcę z niej się już palić. Słuchaj, co ci mam powiedzieć? Spal się w piekle za to, co robisz. Jesteś...
Jesteś najgorszą osobą, jaką tutaj mieliśmy na tym poziomie. Dzięki. Żegnaj.